Witam Państwa bardzo serdecznie i otwieram 39. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Bardzo serdecznie witam Panów Starostów, Panów Radnych, którzy są z nami obecni online. Witam Panią Sekretarz, witam Panią Skarbnik, witam Panią Ulę, która obsługuje całą naszą Radę. Witam również telewizję Bartsat, a dzięki telewizji Bartsat witam również wszystkich mieszkańców naszego powiatu i wszystkich, którzy nas oglądają. Szanowni Państwo, sesja dzisiejsza została zwołana na wniosek Zarządu Powiatu w trybie artykułu 15 ustęp 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i powodem zwołania tej sesji w trybie artykułu 15 ustęp 7 jest dokonanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz budżecie powiatu z uwagi na konieczność wprowadzenia planu wydatków budżetowych dotyczących projektu Kompetentni Uczniowie realizowanego w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. To jest, proszę Państwa, powód, dla jakiego zwołaliśmy tę sesję. A teraz pozwólcie Państwo, że sprawdzę kworum, bo musimy wiedzieć, czy nasza sesja będzie, jest prawomocna. Dlatego bardzo proszę radnych o kliknięcie w zakładkę kworum. Czekamy, aż wszyscy radni dokonają tej czynności. Przypomnę, że żeby sesja była prawomocna, wystarczy 9 radnych. To jest ta minimalna ilość radnych, która powinna być obecna. Stwierdzam, że na sesji dzisiejszej obecnych jest 12 radnych, nieobecnych jest 5, a oznacza to, że nasza sesja ma moc prawną, czyli możemy podejmować uchwały. Szanowni Państwo, kolejnym punktem porządku obrad jest ustalenie porządku obrad. Ja Państwu przeczytam ten porządek obrad. To porządek obrad oczywiście zaproponowany przez Zarząd Powiatu. Punkt pierwszy, otwarcie obrad 39. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad, to już zrobiliśmy. Punkt trzeci, ustalenie porządku obrad. Punkt czwarty, podjęcie uchwał w sprawach A. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2021-2023 i punkt B, zmian budżetu powiatu na rok 2021. Punkt piąty, zamknięcie obrad sesji Rady Powiatu. Przystępujemy wobec tego teraz do podjęcia uchwał w sprawie. Pierwsza uchwała, którą będziemy tutaj procedować, to uchwała numer 39/193/2021 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2021-2031. Na podstawie artykułu i tak dalej, i tak dalej. Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wieloletnia prognoza finansowa powiatu bartoszyckiego na lata 2021-2031 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i paragraf piąty, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jest z nami Pani Skarbnik i Pani Skarbnik chciałaby zabrać też głos w tej sprawie, dlatego bardzo proszę Pani Teresę Skarbnik naszego powiatu. Prosimy bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.
Tym razem pierwszą uchwałą, którą Państwo będziecie podejmować, jest wieloletnia prognoza finansowa powiatu, ponieważ jest to nowe zadanie i ono musi być najpierw wprowadzone właśnie w tak zwany WPF, a dopiero potem będą dokonywane zmiany w budżecie. W załączniku numer 2 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 powiatu bartoszyckiego wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą Kompetentni uczniowie branżowej szkoły pierwszego stopnia przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym imieniem Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 569 561 zł 48 groszy, w tym do realizacji w roku 2021 przypada kwota w wysokości 504 211 zł 81 groszy, a w roku 2022 kwota w wysokości 65 349 zł 67 groszy. Odzwierciedlenie w uchwale budżetowej, bo ja może od razu omówię zmiany do budżetu, jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli. Bardzo proszę, oczywiście. Żeby już potem będzie miała tylko kwota 569 561,48 groszy. I teraz omówię zmiany do budżetu. Dochody zwiększa się o kwotę 454 099 zł 81 groszy, to jest w dziale 801, rozdział 801-95, to jest oświata i wychowanie, pozostała działalność. I tutaj mamy zwiększenie dochodów o środki na realizację projektu właśnie pod tą nazwą, przed chwilą, którą przeczytałam, w specjalnym ośrodku. I to są wszystkie zmiany w dochodach. Zmiany w wydatkach. Dział 754, rozdział 754-95, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, pozostała działalność. Zwiększenie o 30 tysięcy złotych. Zwiększenie wydatków w celu przekazania dotacji na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach. Dział 758, rozdział 758-18, rezerwy, zmniejszenie o 5 tysięcy złotych, zmniejszenie rezerwy ogólnej na zabezpieczenie wydatków dla Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach na wyjazd uczestników i pobyt w czasie rozgrywek piłki ręcznej chłopców na szczeblu centralnym. Rozdział ten sam 758-18, paragraf 6800, to są rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Zmniejszenie o 30 tysięcy złotych, zmniejszenie rezerwy w celu przekazania dotacji na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach. I dział 801, 801-95, oświata i wychowanie, pozostała działalność. Zwiększenie o 454 099 zł 81 groszy. Zwiększenie wydatków o środki na realizację projektu pod nazwą Kompetentni uczniowie branżowej szkoły pierwszego stopnia przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym imienia Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach. I dział 854, rozdział 854-07, zwiększenie o 5 tysięcy złotych, zwiększenie wydatków na zabezpieczenie środków dla MDK Bartoszyce w czasie pobytu uczestników rozgrywek piłki ręcznej chłopców na szczeblu centralnym. Łącznie zwiększamy wydatki o 454 099 zł 81 groszy. Mogą się Państwo zastanowić, skąd różnica, bo ja przy wieloletniej prognozie finansowej mówiłam o zwiększeniu kwoty na projekt 569 561 zł 48 groszy, ponieważ tam jest wkład własny niefinansowy i w związku z tym ta różnica przy
pomiędzy uchwałą budżetową a wieloletnią prognozą finansową wynika właśnie z tego powodu, że część po prostu specjalny ośrodek w ramach własnych środków i jest to właśnie tak zwany wkład niefinansowy, będzie realizował projekt. I to jest wszystko z mojej strony. Jeżeli są jakieś pytania, uwagi. Jeżeli nie, to dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję, dziękuję pani skarbnik. Też wydaje mi się, że to jest wszystko jasne. Wiadomo, o co chodzi i myślę, że spokojnie możemy przejść do przegłosowania tej uchwały. Więc poddaję pod głosowanie uchwałę nr 39/193/2021 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 21-31. Kto z panów radnych jest za? Kto z panów radnych jest przeciw? A kto z panów radnych wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu głosami 12 radnych przegłosowała tę uchwałę, przyjęła tę uchwałę. Możemy przejść do kolejnej uchwały w takim razie już do konkretnych zmian w budżecie, czyli jest to uchwała nr 39/194/2021 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021. Tu jest podstawa prawna. Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Ja już nie będę czytał tej uchwały, dlatego że pani skarbnik dokładnie powiedziała, o co chodzi w tej uchwale, więc jesteśmy świadomi tego, co uchwalamy, więc poddaję wobec tego pod głosowanie uchwałę, czyli uchwała nr 39/194/2021 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021. Kto z panów radnych jest za tą uchwałą, kto jest przeciw, a kto z panów radnych wstrzymał się od głosu? Czekamy jeszcze na głos pana radnego Ireneusza Rogowskiego. No cóż, skoro pan radny Ireneusz pewnie ma kłopoty z połączeniem się z internetem, co zresztą nie zmienia sytuacji w żadnym wypadku, stwierdzam wobec tego, że głosami 11 za, przy braku jednego głosu, 5 nieobecnych, Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła uchwałę budżetową. Szanowni Państwo, w związku z tym, że został wyczerpany porządek obrad, to za chwileczkę zakończę tę dzisiejszą sesję. Powiem tylko jeszcze taką informację dla panów radnych, że informacje dotyczące pism różnego rodzaju, różnego typu, które do Rady przychodzą, te wszystkie pisma są w Biurze Rady Powiatu i jeśli ktoś się chce z tym zapoznać, to bardzo proszę się po prostu pofatygować do Rady Powiatu, do Biura Rady Powiatu i tam się po prostu z tymi pismami zachować. Ostatnio przyszło na przykład takie pismo dotyczące DPS-u, które tak w zasadzie jest takim fake newsem, prawda, bo ktoś tam puścił jakąś plotkę i w związku z tym zostały napisane jakieś tam pisma. Warto się czasami z takim czymś też zapoznać i ostrożnie uważać
słuchać tego, co się mówi i nie brać wszystkiego na wiarę. Trzeba po prostu pewne informacje sprawdzać. Szanowni Państwo, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 39. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję bardzo.